Witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Śródziemie Cień Mordoru. Rozpoczynamy w sumie tutaj zabawę z Urukami. Mam zamiar stworzyć potwora, żeby zdobyć jedno osiągnięcie. Czyli doprowadzić obojętnie jakiego Uruka do stopnia wodza. Tylko muszę starannie wybrać jakiegoś. Pozwolić się po prostu zabić. Już jednym tak dałem, tylko jest na tyle brzydki, że aż mi się nie podoba. Już wiem, ten z dwoma. No. Potem będę musiał go po zabiciu zdominować, żeby się nie wtrącili jacyś inni. O tak. Jaki on jest cienki. Stary, no załatw mnie, ja tu stoję i nic nie robię. Żeby się czasem... Nie przestraszył. Nie boisz się? Nie. Okej. Okej. Kurde, jak ja tego nie lubię. Okej, zło koniecznie wykonane, zginąłem. I teraz tuka, potęga 2, trzeba mu będzie pomóc. Wygrał w pojedynku z... tym paskudnym. Ciekawe jakie ten, przyzwisko dostajesz, tuka. Tego awansowałem na poziom 20 przypadkiem. Zagroziłem mu. Tutaj tego gościa. Tego gościa tutaj przejąłem. Nie było łatwo. A z racji tego, że był na 20 poziomie i ma po prostu kijowe mocne strony. Ciężko go było. I do tego miał jeszcze przyjaciół w pobliżu, bo akurat mu wysłałem pogróżkę. Okej. Teraz ja cię oznaczę, chłopcze. I chcę teraz do ciebie dotrzeć. Właściwie to gdzie on jest? Tu gdzieś w okolicy. Później jak będą związane jakieś misje takie poboczne z wozami, to będę musiał mu pomagać. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Blisko pewnie. Łucznik mi się przyda. Tylko tym razem go muszę wrzucić na ścianę, bo tutaj mogłem go spokojnie zabić. Chyba, że ściany się rozmarzę. Jest? Tuka? Jest. Potęga 8. Całkiem nieźle. To naznaczanie jest całkiem niezłą odskocznią od codziennego zabijania. Okej. Okay. Ten też jest mój. Ten też. Mam ich już 5. I teraz, panowie, zacznijcie rozróbę. I rozruba się dzieje. Jeszcze łuczki. I niewiele dają, ale zawsze to są w stanie odciągnąć uwagę. Rozgłos mi akurat jest niepotrzebny. Nie ludzka świnio, tylko twój przyszły pan i władca. Już walczył dla mnie. Akurat to ja ci pomogłem. Okej.
Tu jest jeden taki, drugi. Teraz mogę go chwycić. Pozbędę się teraz tego łucznika. I tutaj jest mój. Tak jak sobie to zaplanowałem. Przesłucham go, bo akurat mogę. Bez zabijania. To daje opcja naznaczenia. Wstrząs. Nieustraszony. Okej, okay. Opcja przerwi. Spokojnie. Tuka zahartowany, może być. Będziesz od teraz moim przyjacielem. To jest kto? Okej, okay, on tu wylądował. Teraz muszę mu pomóc dostać się na szczyt władzy. Mógłbym takich zrobić więcej, żeby prawdopodobieństwo też było duże. Tutaj mam jeszcze... No i zaczęła się rozruba. Moi walczą nie z moimi. I cały obóz jest teraz pogrążony w walce. Oho, tego gościa też chciałem dopaść. Ale dla niego już nie będę miał raczej skrupułów. Okej, okay, pomożesz mi teraz. Łatwo poszło. Ale mnie kurde. Dobra, przesłucham go. Będzie miał cenne informacje. Brzydki. I oni wszyscy w tym obszarze akurat mają więcej mocnych stron niż słabszych. Tak, nareszcie. Okej. Okay. Ja dostałem po nim runę. 29% życia za każde wyssanie lub naznaczenie. Dobre, dobre. Akurat używam tego często. Więc się przyda. Idę pomóc mojemu kapitanowi. Oni go tu najzwyczajniej na świecie zaszlachtują. Mam już szybsze naciąganie, cięciwy. W sumie w tym miejscu będę tutaj... Muszę stąd iść po prostu. Bo w tym miejscu będę się tutaj naprawdę długo bawił. Życie mam całe, to niepotrzebnie mnie kontruje. Dobra. Rzućmy okiem na mapę. Nie wziąłem jeszcze zdrajcy. To właśnie tylko po to tutaj przyszedłem, a że ten trafił się przy okazji. Dobra, spadam stąd. I naprawdę załatwią mi tego kapitana. Przydałby się jakiś łucznik, żeby stąd uciec. Dobra. Już nikt mnie nie poszukuje.
to ja w tym momencie idę do grubej zwierzyny. Dokładniej to będzie misja związana z tym krasnoludem. To będzie dobre. Jasny pan. Walka bratobójcza, za co się naprawdę dostaje w brud punktów. Jeszcze do tego gule. Shouldn't see me. Shouldn't hear me. It's a clean kill. None of it is going to go to waste. What's your name, Ranger? Italian. What were you? A lieutenant? No, actually, I was a captain. Oh, my mistake! We have a captain in our midst. Well, better look sharp, eh? Captain's coming. Better sharpen the swords, eh? And make sure our boots are nice and shiny. Oh, so tell me, Captain. Have you ever hunted a Graug? A Graug has what you promised me. Aye. Not just any Graug. The largest one I ever came across. We must prepare. I should do just fine. I've been trained very well. My dog, Silver, was trained very well. That was before she got eaten by a warg. Hunt! It's not about rules, my captain. We're not going to line up and have someone play with our lives. It's about instinct, and it's about guts. Which, as you can see, I know a thing or two about. You want basics on the hunt? Follow me. No to polujemy. The hunt is its own beast, one you must learn to tame. First lesson of Caragor hunting. Do not. Idziemy za to rwinem. Akcja się dzieje sama automatycznie. Ja nic nie ruszam, czytam. These beasts will not be impressed by your rank. All flesh tastes the same to them. Once you go on the hunt, Captain, you'll come out a changed man. Hopefully for the better, but you never know. When I was hunting wargs, I picked up their ways quickly. The Caragors, well, those bastards are a tougher breed. Took me nearly a year to figure them out. Caragors. Buggers hate water. I once tried to ride one through a river, and she hightailed it up a cliffside with me on its back. Amazing what they'll do to avoid a good cleaning, eh? And the hunt is my mistress. Beautiful, thrilling, infectious. And she doesn't nag, like my wife. Dobra, teraz to muszę się sam wspiąć. Oh, you haven't lived until you've been on the hunt, Captain. The very air smells different. Like triumph. Ranger, over here! No yes. That one over there looks quite aggressive. Don't even try creeping up on the Caragor. It'll catch your scent a mile away. What do you propose then? Why don't you hop in and introduce yourself? Ask it for a ride. Ta.
Kontrowanie ataku Karagora z wyskoku. Kontrol uderzenia. Ogłuszy zwierzę, używaj lewy kontrol. No jak na razie mam tylko umiejętność. No cześć, przyszedłem się przedstawić. Z wyskoku. Właśnie chodziło o ten wyskok. A ja uciekłem. Chyba nie dokładnie o to chodziło. Okej, pora go zdominować. Jest. Ekstra, mam Karagora. A ten tak wskoczył. Ja musiałem użyć mocy upiora. I hail from the Black Gate. The Black Gate. Nice place. Sounds depressing. O. Zatrzymał się kamień. Let's find some Uruks. Now that you tame the beast, let's see if it will fight for you. Można się spinać, gryźć. Mam zabić więcej uruków niż ten. Tylko że ja mogę sobie trochę pomóc. Jakże ja bezwzględny jestem. Dobra, 9 do 1. Z tym, że ja użyłem łuku. Życie daj na siła Karagora mi się przyda. Like much of Mordor. Yes. Sure, you can ride a character, but can you shoot from one? You take him up high. Leave the Grand Ox to me. Okay, okay. Szybko mi to idzie. Dobra, jest 15-1. Jak się masz? Haha, 18-1. Zdobywasz punkt umiejętności. Chciałbym go szybko dać. Piórny żar, likwidacja, mi to niepotrzebne. Ognista strzała, seria. Ognista strzała, bo jak jej teraz nie wezmę, to może ją wezmę dopiero na końcu. Po kolei. Dwóch załatwił, ale nie przegonił mnie. You'll need to think on your feet. When we face the Grog, can't always look to me for help. The hunt is about discipline, training yourself to see the perfect moment rather than being told it. I once tracked a great eagle. To by się jakiś umierający uruk. I decided to let them be. I jest niebieski kwiatek. Ej, bez jaj.
20 do 3. Na razie nie używam łuku. Nie idzie mi jaza na tym Karagorze. Dokładniej walka. Dobra. Karg dostał. Something must be wrong. Go to him, Talion. Perhaps we should track the hunter. You'll make a nice meal, dwarf. Torvin needs help. Maybe it's right. You hear that? Okej, rozszarpań. Co się stało, że spadł? No to tak. Okiełznanie Karagorów, umiejętność odblokowana. A tam w oddali jest Grauk. Super. A tu w pobliżu była niebieska roślinka. Ja sobie ją zbiorę, a z wami się pożegnam. Także dziękuję, że oglądaliście. Komentujcie, subskrybujcie. No i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Na razie.